Okej, więc ja nazywam się Krzysiek, jak już to było wspomniane, dzięki. I dzisiaj chciałbym, to będzie dość trudne, ponieważ cały czas tą prezentację mówiłem sobie w języku angielskim, więc będę tłumaczył w drugą stronę chyba w tym momencie. Natomiast chciałbym dzisiaj być takim waszym przewodnikiem i troszkę opowiedzieć o systemach reaktywnych. Ten Lagom tutaj to taki trochę clickbait, ale też na końcu pokażę jakieś krótkie demo. Chciałbym, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, w pisaniu systemów reaktywnych, natomiast chciałbym się podzielić z wami moimi takimi doświadczeniami, które powiedzmy zdobyłem po jakimś czasie researchując dość intensywnie temat, więc mam nadzieję, że będzie to dla was interesujące. Będziemy odwiedzać różne miejsca. I tak, na początku odwiedzimy Domain Driven Design, więc będziemy tutaj troszkę powiemy o modelowaniu domenowym. Potem opowiem nieco o samych systemach reaktywnych, czym jest Reactive Programming. Dwa slajdy na temat Event Sourcingu i CQRS. Krótkie wprowadzenie i przejście po głównych feature'ach Lagoma oraz na samym końcu demo. I to będzie demo aplikacji, którą będziemy starać się, przechodząc po różnych miejscach, zdobywając jakąś tam wiedzę, będziemy starać się taką aplikację jakoś zamodelować, stworzyć, napisać. To będzie aplikacja, chcemy robić jakieś zdjęcia, chcielibyśmy pozaznaczać te zdjęcia na naszej mapie, gdzie byliśmy, dodać te zdjęcia zdjęcia do tej mapy, do tych punktów. Chcielibyśmy móc współpracować z innymi w czasie rzeczywistym, zanosić te punkty, dodać jakieś może krótkie komentarze. Więc przejdźmy do pierwszej części. Czym jest Domain Driven Design? Jest to podejście do programowania, tworzenia oprogramowania, które na samym, które skupia się na naszej domenie. To znaczy staramy się wyjść od domeny, zebrać wszystkie informacje o tym, czym nasza domena jest, jakie w niej występują obiekty, jakie występują zachowania pomiędzy obiektami. Chcemy do naszego stołu zaprosić również domain ekspertów, czyli ekspertów z danej dziedziny, tak żeby z nami tą domenę omówili, więc tutaj poruszamy się raczej w obrębie języka nietechnicznego. Staramy się uwzględnić wszystkie aspekty nietechniczne i dopiero potem przejść do jakichś, powiedzmy, bardziej już naszych rozwiązań technicznych. Natomiast poruszając się cały czas i używając słownictwa typowo domenowego. Dlaczego? Dlatego, żeby znaleźć wspólny język, tak zwany ubiquitous language, dla wszystkich tych elementów, tak żebyśmy mogli swobodnie dyskutować zarówno z programistami, jak i z osobami nietechnicznymi. W samym sercu naszego domain driven design jest bounded context, czyli to jest taka przestrzeń, jedna spójna przestrzeń wydzielona z naszej domeny, w której, która ma jasno ustalone granice. Powiedzmy dla przykładu, nasza domena w naszej aplikacji to może być, możemy mieć takie konteksty jak kontekst użytkownika, kontekst mapy, czy kontekst komentarzy, może jakąś analitykę do tego byśmy chcieli dołożyć, więc to tak dość intuicyjnie możemy wyczuć, gdzie tutaj są jakieś granice, natomiast jeżeli podejdziemy do tego poprawnie, to te granice dość jasno się zarysują i jest to bardzo dobry również punkt wyjścia do na przykład modelowaniu czy różnych serwisów, czyli nasz bounded context jest dobrym startem do powstania kolejnego serwisu. W naszym kontekście możemy znaleźć takie obiekty jak agregaty, czyli agregaty jest to spójna jednostka, która zawiera różne nasze obiekty domenowe, definiuje ich stan, ale również definiuje ich zachowanie. Ważną sprawą jest, że wszystko co zmieniamy w obrębie danego agregatu w sumie dzieje się transakcyjnie, czyli jest to nasz wąskie gardło, tak? Contention point. Czyli jest to miejsce, w którym jeżeli zmieniamy, robimy jakieś operacje, to one praktycznie będą się działy synchronicznie. Takimi agregatami w naszym przykładzie może być użytkownik, może być na przykład mapa czy miejsce, może być komentarz.
Tutaj jest bardzo istotna rzecz, jeżeli chodzi o agregaty. Von Wernon ma bardzo fajne artykuły na ten temat. Nie jest prosto znaleźć dobry agregat, bo możemy na przykład starać się, nie wiem, na przykład miejsce wrzucić do jednego agregata do mapy, prawda? I w ten sposób to wszystko znajdzie się w jednym agregacie, co jest poprawne, ale trzeba się zastanowić, ile na przykład tych operacji będzie wykonywał dany agregat, prawda? Musimy pamiętać, że to jest tak naprawdę ograniczenie nasze transakcyjne, więc podział, jak duże te agregaty powinny być, to nie jest jakaś tam prosta sprawa i trzeba to naprawdę dobrze przemyśleć, bo ma to duże znaczenie. Potem w dalszym naszym systemie, w modelowaniu tego systemu. Taki agregat oczywiście właśnie ma te wszystkie encje domenowe, przy czym encja domenowa to jest po prostu jakiś stan jakiegoś naszego obiektu, który ma konkretne ID, jak tutaj możemy zobaczyć, to jest WorldMap ID i ma jakiś tutaj stan, na przykład description, czyli nasz opis takiej mapy. Root entity, czyli to powiedzmy entity może zawierać inne entity w środku, natomiast root entity jest to jego ID. Tym ID możemy posługiwać się na zewnątrz naszego agregata, czyli z jednego agregatu do drugiego możemy mieć referencję właśnie poprzez to ID root entity. To tak krótko słowem wstępu mniej więcej o domain driven design. Jest to dość istotne w naszym dalszym rozważaniu i w zrozumieniu samego Lagoma, który dość mocno powiedzmy wspiera i sugeruje takie podejście do modelowania naszych systemów. Ok, więc spróbujmy skoczyć na nasz statek i poruszać się trochę w przestrzeni naszych systemów reaktywnych. Czym są systemy reaktywne? Są to rozproszone systemy, które mają kilka znaczących cech, właściwie jedną główną, która spina je wszystkie, to jest responsiveness, czyli jak to polski przetłumaczyć? Po prostu responsywność, tak? Okej, okay, więc jest to po prostu responsywność. Czyli staramy się, żeby nasz system był zawsze responsywny. To znaczy, że w momencie, kiedy przychodzi nam większe obciążenie naszego systemu, nasz system dalej jest w stanie odpowiadać. Nie tylko, jeśli pojawi się jakiś błąd w domenie, staramy się ten system mieć w taki sposób zamodelowany, żeby nasz system, większość tego, część tego systemu dalej działała, albo błąd został zwrócony również natychmiast, a nie gdzieś tam nasze połączenie zawisło, tak? I staramy się, żeby ten software był dostępny cały czas, czyli responsywny cały czas, 24/7. Na tą responsywność składają się dwa elementy. Resiliency, czyli odporność, tak? Czyli odporność chyba, odporność na błędy. Tą odporność staramy się uzyskiwać w ten sposób, że każda nasza część systemu jest w odpowiedniej izolacji. Jeżeli jedna część systemu coś się stanie, druga część systemu może dalej działać. Więc głównie tutaj ta izolacja. Druga część ważna to jest elastyczność, czyli nasze skalowanie, ale przez skalowanie najczęściej rozumiemy skalowanie w górę. W tym miejscu akurat bardziej mówimy o horyzontalnym skalowaniu, czy na wielu maszyn. Natomiast nie tylko podczas obciążenia skalujemy się w górę, natomiast jeżeli już ten pik się skończył, chcemy również zdjąć nasze zasoby w dół i wyłączyć część serwerów, żeby za nie nie płacić, prawda? Czyli potrzebujemy tylko skalowania w górę i w dół, więc to jest ta elastyczność. Natomiast jedno i drugie jest to właściwie niemożliwe do osiągnięcia bez podstawy, która się nazywa message driven, czyli bez komunikacji, która jest oparta pomiędzy różnymi częściami systemu na wiadomościach. Gdyż jeżeli oprzemy naszą komunikację pomiędzy różnymi serwisami, na przykład na protokole HTTP, to zrobi się nam problem, bo w momencie, kiedy druga aplikacja leży, nie jesteśmy w stanie się z nią skomunikować, nie mamy odpowiedniej w tym momencie izolacji, nie jesteśmy z tego problemu w stanie wyjść, nasza część aplikacji nie może działać samodzielnie, więc potrzebujemy asynchronicznie komunikować się pomiędzy tymi serwisami za pomocą kolejek. To samo, to dość ułatwia również naszą elastyczność, bo jeżeli wysyłamy nasze wiadomości na kolejkę, to jeżeli wrzucamy nowy serwis w tym momencie, to też on może sobie spokojnie czytać te wiadomości z tej kolejki. I tutaj to się dość łatwo w tym momencie skaluje. Oczywiście load balancery załatwiają również tą sprawę na innym poziomie. Natomiast tutaj to jest dość przydatne i jest to podstawa całości. Jeżeli spojrzymy na nasze systemy, które powiedzmy tam tworzą się od lat, to możemy zauważyć, że jest to takie spektrum naszych systemów, gdzie na tutaj lewym boku mamy nasze systemy monolityczne.
Potem, powiedzmy, historycznie patrząc, zaczęły się pojawiać systemy zorientowane, software, service oriented architecture, tak? Czyli na serwisy. W tym momencie mamy wiele serwisów, które często komunikują się, które łączą się najczęściej do tej samej bazy danych, tak? Potem mamy mikroserwisy, gdzie już każdy ten mikroserwis komunikuje się z innymi mikroserwisami, natomiast ma osobną bazę danych, czyli już mamy tą izolację, powiedzmy, lepszą. Na samym końcu mamy właśnie systemy reaktywne, które do tego jeszcze dołączają właśnie tą message driven i tą odpowiednią izolację, elasticity i staramy się, żeby powiedzmy nasze systemy raczej szły w tą stronę. Tak, mogę sobie nie pozwolić. Dlaczego staramy się iść w tą stronę? Tutaj może jeszcze krótki komentarz. To nie jest to, co gdzieś tam pokazałem, czyli to są tak naprawdę części naszego Reactive Manifesto. Nie jest to coś, co powiedzmy jakaś jedna osoba wymyśliła i teraz próbuje się zmusić powiedzmy innych programistów do tego, żeby dalej szli tą drogą, tylko raczej to jest kwestia tego, że po jakimś czasie większość przynajmniej programistów dochodzi do tego samego wniosku i do tych samych przemyśleń i to jest tak jakby zebrane razem. Okej. Okay. Dlaczego powinniśmy tu dbać? Ponieważ nasz software cały czas ewoluuje. Musi operować 24 godziny na 7. Musi sobie poradzić z dużym loadem. Responsywność oczywiście w milisekundach, oczywiście w zależności od domeny. Rozwiązujemy coraz bardziej skomplikowane problemy. Jeżeli spojrzymy na firmy, ciężko powiedzieć, że jakaś firma tak naprawdę nie jest teraz związana w jakiś sposób z softwarem. Jeżeli firma jakoś działa, to ma taki czy inny software. Ten software musi odzwierciedlać tą domenę, te domeny są naprawdę różne, więc oczywiście tutaj codebase cały czas rośnie, software ewoluuje, więc musimy mieć architekturę, która pozwala sprawnie poruszać się przy takich założeniach. Natomiast nie jest tak, że to wszystko jest bez problemów. Tak. Jakie mamy problemy? Na przykład definiowanie tych granic pomiędzy różnymi serwisami. No bo wcześniej był powiedzmy monolit, nie było problemu, zamodelowaliśmy całą naszą domenę, teraz musimy te serwisy jakoś wydzielić. Dobrze by było, żeby to zrobiło w miarę sensownie. Do tego właśnie całkiem nieźle nadaje się domain driven design, który jest z nami gdzieś od praktycznie 2003 roku, gdzie właśnie mamy te bounded konteksty, staramy się je wyodrębnić, jest sporo różnych technik, żeby to zrobić. Jeżeli chodzi o systemy, no to cała nasz system tak naprawdę działał w oparciu o jakąś kolejkę, więc potrzebujemy, żeby ona na pewno była label. Tak. I niezawodna, dokładnie, dzięki. Więc potrzebujemy, żeby ona była niezawodna. No i tutaj mamy już takie rozwiązania, na przykład chociażby Kafka od 2012 roku, co nie jest wcale tak dawno, to jest powiedzmy 6 lat temu, prawda? Mamy kolejny problem, że tak naprawdę zaczynamy operować przy message driven, zaczynamy operować cały czas na streamach danych. Jest ta asynchroniczna komunikacja. To nie jest coś intuicyjnego, często jesteśmy przyzwyczajeni do kodu strukturalnego. Tutaj zaczyna to wyglądać troszkę inaczej. Stąd właśnie pojawia się Reactive Programming, czyli programowanie zorientowane właśnie na, powiedzmy, reagowanie o czym, na operacje na streamach danych, o czym zaraz słów kilka. Mamy problem również z frameworkami, bo o ile jesteśmy w stanie bardzo łatwo stworzyć jakiś dobry serwer, aplikację webową, no to już tutaj, jeżeli wchodzimy w interakcję pomiędzy wieloma systemami naraz, no to okazuje się, że to już nie jest przygotowane, nie jest takie out of the box i musimy się tutaj dużo napłacić, żeby mieć taki system, który asynchronicznie komunikuje się po jakichś kolejkach, prawda, tam jakieś kawki, acknowledgementy i wszystko po kolei, offsety. Natomiast zaczynają się pojawiać takie rozwiązania i tu jest właśnie Lagom, który pierwszy komend gdzieś z 2016 roku, czyli praktycznie 2 lata temu. On dość szybko tutaj ewoluuje, ale są rzeczy również takie jak Project Reactor, to jest powiedzmy coś od strony Springa, gdzie oni też próbują podejść do tego. Tak samo to nazywają tak naprawdę i też nazywają jako framework, który pozwala im budować takie systemy reaktywne. Jeżeli chodzi o teraz o deployment naszej aplikacji, to też był tak naprawdę problem przez długi czas, natomiast pojawiły się kontenery, pojawiły się możliwość orkiestracji,
tego wszystkiego, Kubernetes. I w tym momencie to nie jest tak, że te mikroserwisy, które piszemy, czy reaktywne systemy, że one nie są dostępne dla, powiedzmy, małej firmy, tak? Okazuje się, że w sumie przy takich narzędziach nawet mniejsze firmy są w stanie pozwolić sobie na sprawne deployowanie kilkunastu różnych serwisów na raz i monitorowanie ich oczywiście. Więc powiedzmy po tych odpowiedziach możemy bezpiecznie wylądować i przejść do naszych do programowania reaktywnego, gdzie jest słów kilka. Trochę więcej opowie nam na pewno Jacek na następnej prezentacji na podstawie konkretnego przykładu. Natomiast reaktywne programowanie, przynajmniej dla mnie, to jest skupia się na reagowaniu właśnie na zmiany, na operacji na streamach danych. Polegamy raczej na zdarzeniach, które są w naszym systemie, niż na kolejności takiej bezpośredniej wykonywania kodu, czyli w jaki sposób ten kod napiszemy. I możemy oczywiście tutaj, jeżeli używamy programowania reaktywnego, to nie znaczy, że mamy system reaktywny, prawda? Do tego trzeba dużo więcej, tak jak już wcześniej przedstawiłem. Natomiast widać taki wysyp, powiedzmy, różnego oprogramowania, tych bibliotek, jakichś toolkitów, które mają nam pomagać operować właśnie na tych streamach danych i poradzić sobie z asynchronicznym programowaniem. Mamy wszystkie Reactive Extensions, Akke, właśnie Monixa, o którym za chwilę będzie, Vertix, Ratpack, Functional Reactive Programming. Dlaczego w sumie funkcyjne programowanie też teraz jakoś staje się takie, może nie modne, ale powiedzmy coraz bardziej użyteczne? Możliwe, że jedną z przyczyn jest również to, że właśnie zaczynamy operować na takich streamach danych, gdzie operowanie w streamach danych jest niemalże jak operowanie na danych i aplikowanie kolejnych funkcji, tak? Mamy jakiś tam stream, robimy jakąś mapę, aplikujemy jedną funkcję, kolejną funkcję stąd to może być, mamy ten input, output, dość dobrze to tutaj pasuje. Dwa miejsca, które teraz odwiedzimy, to jest nasz event sourcing, czyli to troszkę różni się od tego, powiedzmy, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, pewnie większość z Was już ten termin słyszała, więc tylko krótko napomknę, że w tym akurat na tym konkretnym przykładzie tu mamy nasz agregat, naszą mapę, gdzie do naszego agregatu wpadają jakieś komendy. Te komendy zostają potem przetworzone i na podstawie tego przetworzenia tych komend zapisujemy różne zdarzenia, czyli na przykład mamy stwórz nową mapę, nowa mapa została stworzona, prawda? To zdarzenie jest zapisywane, nie zapisujemy bezpośrednio jakiegoś stanu, tylko zapisujemy zdarzenia do bazy danych. Jeżeli nasz update description, aktualizujemy nasz opis na mapie, description updated, zaktualizowaliśmy nasz opis. Teraz jeżeli złożymy te dwa zdarzenia ze sobą, czyli to stworzenie mapy oraz to zaktualizowanie opisu, dostaniemy konkretny stan, który jest w danej chwili, prawda? To ładnie składa się z Command Query Responsibility Segregation, czyli naszym wzorcem, gdzie mamy wyraźnie wydzielone dwie strony. Write side, czyli nasz zapis, gdzie wchodzi nasza komenda, agregat ją przetwarza, zapisujemy to nasze zdarzenie, potem aplikujemy na tym jakiś event procesor, który może sobie w dowolny sposób te eventy, powiedzmy, konsumować i ten event procesor jest odpowiedzialny za stworzenie naszych widoków. Dopiero stąd mamy nasz query side, czyli read side, gdzie możemy wrzucić nasze zapytanie i dostać jako odpowiedź bezpośrednio z widoku. W ten sposób tych widoków możemy stworzyć tutaj wiele. Natomiast pojawia się pewien problem, bo w momencie, kiedy wykonujemy jakąś komendę, zwrot do naszego użytkownika, czy też do naszego procesu będzie już na tym etapie, gdy zapiszemy nasze zdarzenie. Tu zostanie zwrotka wysłana z powrotem, dostaniemy HTTP 200, czyli success. Na tym etapie już nasz event został zapisany, natomiast nasz widok odtworzy się dopiero później. Więc mamy tutaj niestety eventual consistency, które potrafi być dość kłopotliwe, bo przy tradycyjnym programowaniu możemy spodziewać się, że jeżeli coś zapisaliśmy do bazy danych, a potem od razu poprosimy o jego jakiś tam widok, czy jak to teraz wygląda w naszej bazie, to od razu dostaniemy. No tutaj tak nie będzie. Jest parę różnych sposobów, jak to, powiedzmy, tam obchodzić, może uda mi się pokazać potem przynajmniej jeden.
Teraz słów kilka o samych technologiach Lightbendu, jako że prezentacja również dotyczy Lagoma. Lightbend stara się tworzyć, ma kilka różnych rozwiązań. Jednym z właśnie jest Lagom, natomiast na ten Lagom to jest praca, która została wykonana dużo wcześniej i to są klocki i elementy, które składają się, które były rozwijane przez lata i dopiero tak naprawdę pozwoliły w ostatnim czasie na stworzenie takiego frameworku jak Lagom. I przede wszystkim mamy AKKE, gdzie wykorzystujemy również AKKE Persistence, czyli zapisywanie persistentni aktorzy. Mamy AKKA Cluster i AKKA Sharding, gdzie dzięki temu naszych persystentnych aktorów możemy porozrzucać pomiędzy różne serwisy. Nasi persystentni aktorzy tak naprawdę są agregatami z naszego Domain Driven Design. Mamy AKKA Streams i AKKA HTTP, gdzie dokładając jedno i drugie, to są podstawy dla Play Frameworka. Czyli Play zajmuje się, powiedzmy, tutaj web application, prawda? Piszemy aplikacje webowe i to jest wrzucone do środka, do Lagoma, na tym opiera się też Lagom. Jeżeli dorzucimy do tego takie dwa elementy, jak Kafkę czy Cassandra, czyli jakąś bazę danych, to wtedy dostajemy kompletny produkt, właśnie Lagom, który możemy potem zapakować do jakichś dockerów i potem wrzucić i zorkiestrować jakoś przez Kubernetesa. Lagom to projekt open source oczywiście, właśnie do budowania reaktywnych systemów w Javie i w Scali. Jeżeli mówimy o frameworku, to znaczy, że on coś, powiedzmy, nam narzuca tak naprawdę, tak? Czyli stara się wymusić na nas pewien sposób programowania i raczej nie ma co się z tym kłócić. Albo go bierzemy w sumie, albo nie, no bo to albo piszemy swoje rozwiązanie w tym momencie, prawda? Lagom stara się zwolnić programistę z tych wszystkich rzeczy takich bardziej architekturalnych i pozwolić mu skupić się na programowaniu, na pisaniu już bezpośrednich rozwiązań z domeny dla biznesu, co też pokażę, w niewielu sumiennikach da się naprawdę stworzyć coś sensownego. Jeżeli teraz zaglądniemy wewnątrz Lagoma, czyli będziemy teraz szli od jednego serwisu, aż do tego naszego reaktywnego systemu i zobaczymy, jak one się ze sobą komunikują. Więc wchodząc w jeden poszczególny serwis, załóżmy, że to będzie nasz serwis, który jest odpowiedzialny za trzymanie stanu mapy i miejsc, które dodajemy na tą mapę. Nie wiem, czy to jest widoczne niestety do tyłu. Okej. Mamy nasz agregat, World Map Aggregate, który tutaj rozszerza nasze persistent entity. O persistent entity praktycznie możemy utożsamiać się właśnie z persistentnym aktorem. Mamy nasze komendy, które mogą wchodzić do naszego agregatu, eventy, które będą generowane, mamy nasz stan, jakiś początkowy stan, gdzie mapa nie jest zainicjalizowana i mamy nasze zachowanie, tak? Czyli mamy stan i zachowanie. W zachowaniu dostajemy komendy, czyli na przykład create new map, rozpakowujemy tą komendę, persystujemy event, jeśli wszystko jest w porządku, odpowiadamy użytkownikowi zaraz po spersystowaniu eventu, że operacja się powiodła i dopiero na ten event, kiedy on tutaj przyjdzie, dopiero wtedy, kiedy zostanie zapisany do bazy danych, prawda? Na ten event aktualizujemy nasz stan. I w ten sposób wyglądają wszystkie agregaty. Tych zachowań może być więcej, tych stanów oczywiście może być więcej, ale to jest podstawowy, tak jakby klocek, z którego możemy budować dalej, prawda? I to był nasz right side z naszego CQRS-a. Natomiast teraz, jeżeli przejdziemy na nasz read side, musimy te eventy pobrać. Tu już praktycznie out of the box dostajemy połączenie z Cassandrą, czyli te eventy wyciągamy z Cassandry, mówimy, jakie eventy nas interesują, czyli te z naszej world map event. To jest tylko stworzenie jeszcze tej przygotowanie naszej tabelki w Cassandrze. Zabieramy event, persystujemy go do naszego widoku, do naszego repozytorium. I właściwie tyle. To jest coś, co jest, powiedzmy, odpalone w tle i cały czas się procesuje.
tutaj ten procesor tylko rejestrujemy, prawda? I naszą stronę, tą read side już mamy załatwioną. Oczywiście tych procesorów możemy podpiąć wiele i tych widoków również możemy zrobić wiele. Natomiast to jest to miejsce, gdzie zachodzi ta eventual consistency. To nie stanie się od razu, to stanie się dopiero, powiedzmy tam, po jakimś czasie. Mamy również możliwość wewnątrz systemu porozumiewania się po naszym wewnętrznym publish-subscribe modelu, czyli tworzymy jakiś topic, na który możemy coś wysłać. W tym momencie na przykład chcemy umożliwić użytkownikom współpracowanie w czasie rzeczywistym, więc najprościej wysłać takie nowo stworzone miejsce na jakiś topic, temat, tak, pod ID mapy. Opublikować, wtedy potem możemy do tego topiku się zasubskrybować, czy jesteśmy zainteresowani zmianami, które zachodzą w obrębie jednej mapy, subskrybujemy się, no i dostajemy te miejsca i możemy coś z nimi tam dalej robić, na przykład wysłać je z powrotem przez WebSocket do naszej mapy. Warto tutaj zauważyć, że w sumie to są tak naprawdę akka streamsy. Bardzo szybko tutaj z jakichś takich specyficznych, bardziej lagomowych rzeczy przechodzimy na zwykłe API z akka streamsów. To dla większości ludzi, którzy znają akkę, nie będzie zaskoczeniem tutaj. Jeżeli teraz chcemy wyjść trochę na zewnątrz, czyli chcemy pokazać, jak te serwisy się komunikują ze sobą, tak jak wspomniałem, będą się one komunikować przede wszystkim po kolejkach, natomiast oczywiście mamy tą część również związaną z naszym UI-em, gdzie zwykłe HTTP musi tutaj działać. Więc nasz serwis ma osobny moduł, gdzie mieści się nasze API. Na przykład serwis mapy wystawia takie operacje jak powiedzmy tutaj otrzymanie tej mapy, mamy stworzenie tej mapy. Również tu mamy coś takiego jak service call, nie mamy jakichś feature, tylko po prostu powiedzmy service call jest to nasz opis naszego systemu. To pozwala przez takie używanie powiedzmy service calla pozwala na zaimplementowanie przez Lagom out of the box takie rzeczy jak na przykład circuit breaker, tak? Czy zadbanie tam o jakieś różne rzeczy związane z kolejkami. Więc to jest nasze API, które potem możemy właśnie zaimplementować. Implementacja, tutaj na przykład to jest wysłanie komendy do naszego agregatu, czyli dostajemy referencję naszego agregatu, czyli tak naprawdę naszego aktora wewnątrz jakiegoś sharda. Wyciągamy tą referencję, możemy wysłać komendę i zwracamy tutaj done, jeżeli wszystko poszło dobrze. Jeżeli chodzi o tą stronę read side, czyli właśnie wystawienie i zaimplementowanie szukania czegoś w repozytorium, no to tak się możemy spodziewać, po prostu stukamy do bazy danych, ściągamy naszą mapę, ściągamy nasze miejsca, merge'ujemy razem, wysyłamy na UI. Jeśli chcemy wystawić jakiś topic na zewnątrz, pomiędzy serwisami, to możemy tutaj stworzyć po prostu w naszym opisie naszego serwisu dodać odpowiedni topic z jakąś nazwą. To domyślnie będzie zaimplementowane w oparciu o Kafkę. Tworzymy i ten topic będzie nam wystawał wszystkie eventy world map created, tak? Czyli stworzenia nowej mapy. Powiedzmy, że mamy jakąś analitykę, która jest zainteresowana tym, żeby wiedzieć, ile w systemie mamy stworzonych w danym momencie map, tak? Więc ona sobie subskrybuje taki temat, no i sobie update'uje swoje rzeczy. Oczywiście to wszystko dzieje się tam po jakimś czasie. Jak zaimplementować taką kolejkę? Tutaj jest API bezpośrednio z Lagoma, dostajemy offset, mamy persistent entity registry, którego używamy, wyciągamy cały stream tych zdarzeń, przekazujemy mu, jaki był ostatnio offset, map concat tylko po to, żeby w sumie odfiltrować niepotrzebne zdarzenia, które nas nie interesują i wysłać tylko world map created. W sumie tyle, to cała implementacja, to parę linijek. Jeżeli chodzi o subskrybowanie się, czyli teraz jesteśmy w naszym serwisie z analityką, mamy taką referencję, ponieważ to wszystko jest jeden build, prawda, jedno monorepo tak naprawdę, więc mamy nasz world map service, wyciągamy z niego nasz topic,
subskrybujemy się na niego, mówimy, jaką metodą chcemy wyciągać. Wiadomo z teorii, że mamy do wyboru at least once, at most once, tak? Tworzymy, ściągamy sobie te zdarzenia, no i zapisujemy do naszego repozytorium, czy tam analizujemy jakoś, podbijamy nasz licznik map w naszym serwisie. Spinanie tych serwisów, tak jak przed chwilą wspomniałem, to wszystko leży w jednym build SBT. Mamy zwyczajnie nasze API w naszego serwisu, mamy jego implementację, mamy oczywiście projekt, który to wszystko agreguje. Teraz jeżeli dołożymy do tego kolejny, na przykład nasz system analityki czy komentarzy, to on po prostu będzie mieć dodany depends on MyTrip WorldMap API i w ten sposób będziemy mogli używać chociażby tego WorldMap service z innego serwisu. To wszystko w sumie zadziała out of the box, przynajmniej w tej wersji deweloperskiej, jeżeli coś dewelopujemy, ponieważ są tutaj zaimplementowane dwie rzeczy. Service locator, czyli każdy nasz serwis, wiadomo, ma jakąś swoją nazwę, rejestruje się pod jakimś, na jakimś IP, na jakimś porcie do niego przypisanym i wszystkie serwisy widzą siebie nawzajem. My tak naprawdę nie musimy jakoś tego ręcznie bindować, tam jest, powiedzmy, tylko kawałek jakiejś konfiguracji i to tyle. A druga rzecz, którą mamy zaimplementowaną, to mamy API Gateway, czyli coś, co zbiera nam wszystkie nasze routy z różnych serwisów i wystawia je pod jednym portem, tak? No bo ze strony naszego UI-a nie jest istotne, do jakiego serwisu się tak naprawdę łączymy, nie chcemy się tym bawić. No to są standardowe, powiedzmy, narzędzia i sposoby rozwiązywania tych problemów. Tutaj one są zaimplementowane. I może czas teraz na jakieś krótkie demo, gdzie chciałbym po prostu pokazać, jak ta aplikacja w tym momencie wygląda, tak żebyśmy mieli jakieś wyobrażenie. To jest oczywiście wersja mocno beta i troszkę pokazać, jakie są problemy właśnie z tym eventual consistency. Tylko to ściągnę. Jeżeli chodzi o samo uruchomienie, może teraz to zdążę ubić, to jest oczywiście wszystko w takim trybie deweloperskim, w tym momencie odpalone. Możemy wyczyścić nasze SBT i zbudować na nowo. Zobaczymy, że to w sumie nie trwa jakoś tak długo. Jedną komendą możemy to odpalić. Sama, więc to niech tam sobie w tle jakoś chodzi. Natomiast pokazałbym taką strukturę tego kodu, pewnie coś, co najwięcej wszystkich interesuje, najbardziej wszystkich interesuje, więc w sumie, jeżeli spojrzymy na nasz projekt, widać to? Widać tak? Spojrzymy na nasz projekt, to jest to ileż modułów w SBT, build SBT, a tak jak wspomniałem, agregujemy wszystkie tutaj nasze serwisy, tak naprawdę każda implementacja to jest osobny serwis. I chociażby mamy nasz system komentarzy, gdzie on po prostu ma to, zależy na tym API, comments API, implementuje comments API, natomiast comments API potrafi zależy na MyTrip WorldMap, czyli może wskazywać na agregaty z zewnątrz, z WorldMap serwisu. Natomiast tak naprawdę operujemy w sumie, operujemy na poziomie pakietów, bo to, co mamy wewnątrz tych pakietów, to są konkretne, powiedzmy, konkretne klasy, tu jakieś streamy i to jest dość wygodne, bo jeżeli pracujemy w ten sposób na projekcie, to jakieś rzeczy z typu, powiedzmy, refaktor, to są rzeczy, które działają tak jakby pomiędzy mikroserwisami, prawda? Nie musimy mieć osobnych projektów, tylko to przechodzenie czy poruszanie się po projekcie jest bardzo wygodne. Jeżeli chodzi o samą implementację na przykład naszej WorldMapy, gdzie mamy kilka tych agregatów, na przykład nasz place, tak jak wspomniałem, tu są tylko nasze komendy, są nasze zdarzenia, mamy nasz agregat, który jest, rozszerza to persistence entity, mamy nasze zachowanie, podstawowe formatery JSON-owe i w sumie tyle.
Zobaczmy, jak nasza aplikacja. Widzimy, że trochę tych serwisów tutaj się pojawiło. Mamy... jeszcze spróbuję zrobić... Tak. Mamy je odpalone na różnych portach. Jeśli popatrzymy pod nasz API Gateway, który w tym przypadku znajduje się na... to zobaczymy, że tutaj mamy właśnie te porty, mamy jeden serwis analityki, mapy, streamowania czy komentarze z różnymi portami, natomiast wszystko to jest dostępne właśnie pod portem 9000. Zobaczmy na naszą mapę, jak teraz wygląda. OK, to jest UI. Jakiś krótki opis naszej mapy. Tak, możemy ją dodać. Teraz chcielibyśmy ją zaznaczyć, czyli chcielibyśmy ją pobrać tak naprawdę. No ale tutaj, jeżeli teraz dobrze nie zrobimy naszego UI-a, no to pojawi się problem. Właśnie taki, że w tym momencie jeszcze na widoku tej mapy nie ma, prawda? No oczywiście tutaj powinno być jakieś 404 tak naprawdę, natomiast nie jest to coś, co moglibyśmy się normalnie spodziewać, prawda? Jeżeli podepniemy się pod nasze kolejki, czyli na przykład spróbujemy zasubskrybować się na w tym momencie na przykład na place'y wszystkie, czyli place all. Zaraz będziemy dodawać jakieś miejsca, więc pokażę, jak to może być rozwiązane inaczej. To jest w wysokocie z naszymi miejscami. To jest, możemy się zasubskrybować już na miejsca stworzone z konkretnej mapy, natomiast tutaj teraz możemy zobaczyć, że już ta mapa jest, prawda? Więc teraz możemy do tej mapy coś dodawać. No i co możemy zrobić w momencie, kiedy chcemy dodać jakieś pole, a potem go edytować? No, ponieważ to już wszystko jest zrobione po tej stronie right side, więc możemy to po prostu sfejkować. Czyli jeżeli tworzymy jakieś nasze nowe miejsce i spróbujemy coś do niego dodać. Gdzie tu powiedzmy mamy jakieś obrazki. To miejsce już w tym momencie tutaj jest. Nawet jeżeli ono nie jest po stronie widoków, to my go możemy wyświetlić. No bo w sumie wiemy, że ono zostało stworzone. Dostaliśmy 200 z naszego serwisu. Zmierzam do tego, że po prostu UI w tym momencie musi być troszkę inaczej tutaj modelowany. Natomiast może to działać równie dobrze, tak? I możemy dodać jakiś nowy obrazek do tego. To jest chyba ten sam, prawda? Jeżeli spojrzymy na nasze. Tak. Jeżeli spojrzymy na nasz stream danych, który tutaj dochodzi, ten stream. Widzieliśmy dopiero w tym momencie, tak naprawdę przyszło to nowe miejsce, które przed chwilą stworzyliśmy, prawda? Więc teraz już może nie będę więcej męczył tutaj tego UI-a, tylko jeszcze krótko dodam jakieś tam miejsca, gdzie i spróbujemy dodać jakąś mapę, czyli create new map, niech to będzie map 1 i zasubskrybować się na te konkretne punkty, które dodajemy do tej mapy, czyli na naszą map 1. Teraz jeśli dodamy do tej mapy jakiś punkt, czyli mamy add place one, to tutaj widzimy, że to się praktycznie pojawiło add instance, ponieważ do wysyłania powiedzmy na UI możemy wykorzystać właśnie tą kolejkę wewnątrz naszego serwisu, czyli ten model publish subscribe, tak? Czyli to jest coś, co się pojawi od razu. Natomiast jeżeli przejdziemy i będziemy chcieli dostać się tak jakby z innego serwisu do tych wszystkich miejsc, no to właśnie potrwa i odświeży się dopiero po jakimś tam czasie.
I to w sumie tyle, więc mam nadzieję, że tutaj trochę przedstawiłem, jak ten Lagom działa, jaki sposób możemy go developować. Mamy oczywiście możliwość, również jest kod swap zaimplementowany, więc jeżeli cokolwiek zmienimy, to automatycznie się nam to przeładuje. Jedną komendą to możemy wystartować wszystko, więc jest to, powiedzmy, dość przyjemne, przynajmniej jeżeli chodzi o deweloperkę. Wracając jeszcze do naszej prezentacji, co z tym wszystkim tak naprawdę można zrobić dalej? I w sumie co jest tutaj też największym problemem? Według mnie to jest kwestia po prostu nauki. Czyli po prostu trochę zmiany sposobu myślenia, w jaki sposób takie systemy powinny, w jaki sposób takie systemy powinny wyglądać, co powinniśmy, jak to dalej, jak to powinno być modelowane. To nie jest proste, wygląda to troszkę inaczej niż w tym momencie jesteśmy przyzwyczajeni. Jeżeli ktoś by do takich systemów, mi się wydaje, podszedł bez jakiegoś doświadczenia, bez przynajmniej dobrego tej researchu, to pewnie nie uda mu się takiego systemu złożyć. Dodatkowo no, trzeba, tutaj jesteśmy na etapie obserwowania tych wszystkich frameworków, które w tym momencie powstają i na pewno będą nam ułatwiać pracę. Całkiem dobre materiały na ten temat można znaleźć właśnie czy na stronie Lightbendu, czy na stronie od Lili, na blogu Martina Fowlera, czy po prostu polecam również przeczytać Reactive Manifesto. Bardzo dużo rzeczy jest tam wytłumaczone i bardzo dużo terminów. Projekt, jeśli chcielibyście sobie go przejrzeć, odpalić samemu, to znajduje się tutaj. Link do prezentacji pewnie wrzucę na Meetupa. I z mojej strony to tyle. Jeśli mógłbym prosić o jakiś potem feedback, to tu jest drobna ankieta. Dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, to pewnie mamy jakieś 5 minut? To mogę spróbować odpowiedzieć. Raczej Cassandra. Jest możliwe rzeczywiście tam dorzucenie również Postgresa, są do tego. Natomiast tak, jest Postgres, więc spodziewam się, że będzie parę innych. Ale Postgres też jest również, można wymienić za Cassandra Postgresa. Jest za Postgresa jest. No, tak. Musiałbym strzelać, szczerze mówiąc. Nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że może to być zrobione po prostu przez konfigurację serwisów, bo każdy serwis jest zidentyfikowany konkretną nazwą i ma swój application conf. Więc jeżeli dobrze pamiętam, faktycznie mogłem to gdzieś czytać, to jest taka możliwość, żeby to stweakować odpowiednio, czyli ten circuit breaker też odpowiednio skonfigurować, bo tak, na pewno jest taka możliwość. Bo inaczej to by faktycznie nie miało sensu, prawda? Możemy mieć różne wymagania, więc na pewno istnieje taka potrzeba, żeby to zrobić. A tak, więc w każdym serwisie jest application conf i tam na pewno to można zrobić. Programowalnie nie wiem, czy przez API dałoby się to dołożyć. Tak. I tutaj jeszcze dodam, że w sumie to się będzie dość dynamicznie zmieniało, możliwe, że w jaki sposób to będzie zrobione, ponieważ Lagom 11.15, który będzie wchodził, stara się wrócić bardziej i korzystać natywnie z Play'a, więc wszystkie te rzeczy też tam jakoś będą, to API powinno iść w stronę bardziej również Play'a. Jedna rzecz, której tutaj też nie powiedziałem, to jest kwestia deploymentu takiej aplikacji faktycznie na środowiska produkcyjne gdzieś. Do tej pory to było rozwiązywane przez Enterprise, rozwiązanie od Lightbendu, Conduct Air. Czyli oni zrobili swoje oprogramowanie, powiedzmy out of the box, możemy dodać do tego i wrzucić gdzieś na jakąś chmurę. Natomiast w tym momencie z tego będą odchodzić i będą iść w stronę natywnych rozwiązań po prostu z community, czyli po prostu Dockerów, Kubernetesów, wpisać jakieś wtyczki bardziej w tą stronę, co według mnie ma sens. Jak dla mnie od samego początku budowanie tego kontaktera, to nie był najlepiej
najlepszy pomysł. I teraz oficjalnie mówią, że już 11.15 nie będzie miało tego wsparcia, a przymierzają się jak najszybciej potem wydać wersję 2.0 Lagoma, gdzie spodziewam się, że już API też się ustawi, bo w momencie, kiedy przejdziemy z tego DSL-a, który to mamy do tych deskryptorów, na Play Framework bardziej natywnie, to na pewno zmieni się ten DSL, który pokazywałem, czyli te deskryptory opisujące te serwisy. Wydaje się, że to jest takie J2EE współczesnego świata. Dla tych, którzy pamiętają, że nie pamiętają J2EE, to było takie właśnie... Tak, no chłopak z deskryptorów, jakiś RefFor, Global, Prepare, coś tam. Wiesz, no. Ja rozumiem, że to jest fajne, może to wiele rzeczy no, teoretycznie ma ułatwiać i tak dalej, ale no, cóż ja tam potrzebuję? No, potrzebuję mieć parę komponentów, potrzebuję mieć jakieś... wiesz, testowalność tego, nie wiem, tagless, final, czy co tam teraz jest modne i komponowalność i ile widzimy, tak? A tutaj, jak ja to patrzyłem, to ja rozumiem, że tam jest 24 rzeczy pod spodem, ale jak widziałem jakiś tam global, prepare for, ref, tam server for i tak dalej, to nie zaciemniało za bardzo tego obrazu? To nie komplikowało tego za bardzo? Znaczy... Znaczy... Ja myślę, że to jest kwestia. Tak. Ja myślę, że to jest kwestia każdego frameworku. No, albo bierzemy to, co w nim jest, prawda? Albo tego nie robimy i robimy to ręcznie. Tak. Tak. Nie no, ale zobacz na przykład tutaj, jeżeli chcesz powiedzmy czytać wiadomości tam jakoś z kawki, mieć jakiś procesor, który to przetwarza, to byś to musiał sam naklepać tak naprawdę, sam wysyłać te offsety, sam je tam robić acknowledgement, tak? Robić ten acknowledgement dopiero wtedy, kiedy zapisałeś już ten widok do bazy danych, tak? Wszystkie takie rzeczy. Tak, jest, software mi... To prawda. Procesor od F, tak? Ja myślę, że test do tego, mi to ciężko, to żeby się pozostawić. Tak, znaczy... Ale nie musiałbym się zastanawiać, co... No to akurat ten przykład jest ok, ale nie musiałbym się tutaj zastanawiać nad tym, co tam, wiesz... No ale zobacz, jakie tu masz feature. Masz na przykład partition key w tym momencie strategy już do tego dorzuconą, tak? Czyli odpowiednio ci to sharduje na twoje serwisy, tak? Masz ileś tych serwisów, te zdarzenia pójdą w kolejności na odpowiedni twój shard. Też byś musiał o to sam zadbać. Jaka jest szansa, że powiedzmy, jeżeli jesteś bardzo doświadczonym programistą, tak? No to jest duża szansa, że zrobisz to dobrze. Natomiast jeżeli każdy będzie się chciał, powiedzmy, zacząć to bawić w tym momencie i wchodzić nawet te mniejsze firmy, będą chciały mieć również taki system, który działa w oparciu o te wszystkie kolejki i robi to dobrze, no to nie widzę, nie wydaje mi się, że będą w stanie... Dobrze, w sensie... No a jak to się bywa? Jak to przetestujesz? Jak to testujesz? No i to w tym momencie Lagom też dostarcza narzędzia do takich rzeczy, żeby to testować, nie? Czyli powiedzmy, że no, starają się zrobić wszystko, natomiast jest to coś, co się intensywnie rozwija. Nie pokażę, musiałbym wam znaleźć na stronie. Tak. Jest dokumentacja tego? Znaczy, czy ona jest na tyle szeroka i w miarę przystępna, że pokrywa znaczną część funkcjonalności, czy to jest, że tak powiem, jak code? Nie, jest niezła ta dokumentacja jest stworzona raczej w ten sposób, żeby wyedukować również osobę, która to czyta, dlaczego to jest zrobione w tak, a nie w inny sposób. Brakuje jej tam, bo brakuje jej na pewno takich, że jeżeli się bardziej zagłębimy, no to nie jest jeszcze ta dokumentacja na pewno. Łącznie z tym, że tam powiedzmy jakiś changelogu brakuje, czy jakichś takich rzeczy pomiędzy wersjami. Ja, jeżeli miałbym teraz to używać produkcji, to bym się zastanowił dwa razy, na pewno. To nie jest na tej zasadzie, natomiast to coś, co zostało uruchomione w 2016 roku i cały czas intensywnie tam jakoś prowadzi. Idzie do przodu i pojawiają się inne rozwiązania, tak? Tak jak powiedziałem, Project Reactor, to jest, inne firmy robią dokładnie, starają się robić dokładnie to samo, więc coś może z tego będzie dobrego. Natomiast jeżeli ja bym miał dodać jeszcze ze swojego doświadczenia, pracowałem kiedyś przy takim projekcie, gdzie staraliśmy się stworzyć taki system, powiedzmy tam jakoś globalnie, właśnie działający w ten sposób, ale bez takiego frameworka. I to nie było proste. Okay. Jeśli to wszystko chcesz otworzyć, to pewnie nie jest proste, ale czy zawsze potrzebujesz... To już jest pytanie, tak? Jak potrzebuję zakładać czegoś takiego jak to, no Lagom, to jest to dla biznesu bardziej, więc to ma przekonywać ludzi, którzy patrzą, że tam jest słowo enterprise, bo dzisiaj jak jest... Jeżeli chodzi bezpośrednio o twoje pytanie, to jest bardzo dobry argument tak naprawdę, bo to jest adresowane tak naprawdę do Java i również tych ludzi stamtąd, więc to twoje pytanie jest...
na twoje pytanie jest odpowiedź, która jest w sumie chyba 25-stronicową książką. Napisaną przez tam ktoś jest dokładnie to pytanie, dlaczego w sumie i dlaczego to jest różne. To jest taka tak. Wysokopoziomowa, nazwijmy to. Tak. Tak. Dobra. Tak, jeżeli ja bym miał powiedzieć, co mi się nie podoba, to mi się nie podoba trochę ten koncept eventual consistency tak naprawdę. Jako w ogóle, tak, nie wiem jak to w sumie ugryźć ten, ale to bardzo utrudnia sprawę w wielu miejscach. I szczerze mówiąc, jako programista, który chce po prostu zrobić jakiś tam biznes, nie chciałbym się tym zajmować. No nie bardzo. Musiałbyś mieć kombajn bazy danych, która ogarnie dokładnie wszystko i będzie miała availability and, i strong consistency. Nie? Tak. 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 Dobra. To dzięki w takim razie. 3 minuty przerwy, tak?